12 w sprawie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok już wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tym samym uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Komisja odbyła się 6 września, zaraz po Komisji Bezpieczeństwa Kraków, po Zespole Bezpieczeństwa Kraków. Jeden członek tego zespołu, przedstawiciel szkoły nr 162, został na naszej komisji. Tam z panem radnym Markiem dyskutowaliśmy na temat ułatwienia i polepszenia sposobu przejazdu samochodów dowożących dzieci do szkoły 162. Tam taki lekki pomysł był, aby cofnąć trochę ogrodzenie i zrobić parking, ale to będzie tematem dyskusji, myślę, że szerszej. Tyle. Innych problemów. No, nawiązaliśmy do monitoringu na terenie Piasku. Jak również chciałbym na stronie komisji, to odbędzie się 4 października, skupić się ponownie na brzegach samochodowych, które jednak zauważyłem przybywając. I jeszcze raz bardzo bym prosił szanownych Państwa radnych o sporządzenie jakichś listy, gdzie gdzieś tam ewentualnie Państwo widzieli jakieś samochody. Ja tę listę postaram się naczelnikowi Straży Miejskiej przekazać. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności? Pan radny, proszę bardzo. Znaczy, ja chciałem tylko nawiązać odnośnie tego wjazdu do szkoły. No, to może tutaj Pan radny. Omawialiśmy to na komisji, później za parę dni spotkałem się z przedstawicielem szkoły i oglądaliśmy, jak to wygląda. Pomagałem mu, czy mniej więcej napiszę, sformułuję wniosek do Rady z kitu i z jakimś szkicą sytuacyjnym i tak dalej, bo ponieważ ten problem zresztą nie jest nowy, bo myśmy w poprzedniej kadencji również ten temat omawiali, tylko z wiadomo, nie było środków tego. Także myślę, że ze szkoły taki wniosek to jest. Znaczy ja może wyjaśnię, o co chodzi, bo problem polega na tym, że i nauczyciele, i osoby dowożące dzieci do szkoły. No niestety ta szkoła 162 jest bez jakiegokolwiek dojazdu zrobiona. No to jest budowana. Bez żadnego odcięta jest tylko jeden przejazd między blokami, który jest całkowicie zamknięty przez właścicieli no, blok, mieszkań tych bloków. Znaczy, tam jest zakaz parkowania dla osób spoza osiedla, spoza tych bloków. Są identyfikatory, tak? Znaczy nie wiem, bo to jest zakaz, bo to jest zakaz wjazdu i strażnicy miejsce zakładają blokady i samochody są usuwane i nakładane są mandaty nawet nauczycieli. I o to tutaj sprawa. No to chodziło o to, że są oczywiście ograniczenia, ale dojedzie ze szkoły do ulicy Skarjowskiej, bo tutaj gdzie są bloki 25-27, ze względu na to, że był przez szkoły blokowany parking, spółdzielnia mieszkaniowa prowadziła dla tych bloków identyfikatory, ale to jest jedna sprawa, natomiast wjazd do szkoły, o którym mówimy, dotyczy następnego wjazdu od ulicy Stojowskiego, który również kończy się tam parkingiem. Natomiast ten winkel tutaj koło szkoły to są działki gminne, na których terenach można ewentualnie przy odpowiedniej niwelacji terenu doprowadzić dojazd i zbudować jeszcze dodatkowy park. Myślę, że tutaj jeszcze Pan radny też mieszka w tym rejonie, wie Pan o co chodzi z tym? Tak, ja nie wiem, no ich pomysł jest bardzo dobry. Bardzo dobry pomysł. Oni mają zwrócić się. Pan Przewodniczący, a to jest ten gminny czy spółdzielnie? Ta gminny parking. Ta gminny parking powstał? Tam jest parking, tak? Tam również jest miejsce na parking wzdłuż całego ogrodzenia szkoły do Stojowskiego. Tak, na więc też gdyby były środki, to można by zrobić parking. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, jest dyskusja, ja prowadzę sesję, trzeba się mówić. Proszę bardzo, Janusz. Znaczy, po drugiej stronie okazało się, że to jest teren,
tej drugiej strony szkoły, bo to jest ten spółdzielni. Spółdzielnia już na prawie całej długości wybudowała parking. Z przyczyną, jak Państwo wiedzą, samochodów przybywali. I no, jest stosunkowo ciasno. Przed godziną 8 po tej drugiej stronie nam też trzeba uważać, bo no, wejście do szkoły jest od osiedla. I każdy z rodziców chce po prostu dziecko pobierać, a najbliżej wejścia, żeby dziecko miało dostęp do tego szkoły już po chodniku, które nie zagraża tam niebezpieczeństwa. Jakiś ograniczony ruch jest między blokami tam 17, 19, raczej 18, 16, 14, 12, 12, 14 przy ulicy Wysłowu, to też tam z tamtej strony ulicy zauważyłem dzieci. Pomysł jest bardzo dobry, bo tam akurat nie ma żadnego problemu, żeby parking wybudować, nie ma żadnych problemów. Tylko tyle. Tam jest zbudowane, tak? Teraz parki są tam, po drugiej stronie też szkoła, tak? Są budowane na tej drugiej stronie. Na części tam, po drugiej stronie, tak, to było 35, 37. Okazało się, że za obrotem z terenu spółdzielni, a po drugiej stronie tam, gdzie tu kolega mówi, jest teren gminy. Ale tam już budują, tak? Na terenie spółdzielni. Nie, na terenie spółdzielni budują, ale na spółdzielni jest, trzeba uruchomić to budowę. A na spółdzielni już budują, tak? Tak. No dodam jeszcze, że szkoła ma około 1000 uczniów, jakaś... 1300. Proszę? 1300. W tym momencie nie ma. Ale to nie chodzi o to. Rząd wielkości jest bardzo duży, duża ilość uczniów, więc proporcjonalnie tyle samochodów dla podjeżdża. To jest to, a to te leżące to zarządu pana Sianta, tak? To jest ta część osiedla, tak? A co budowane są parkingi, należy do spółdzielni. Dlatego pytam, bo ja tu się staram o przebudowę ciągu pieszego pod blokiem 15-13, no i pan się rad wie, że funduszu nie ma. Dlatego interesuje mnie jakakolwiek właśnie inwestycja na terenie osiedla, bo jest to tego pisma i po czym on mówi, że ten pieniądz nie ma na coś, a w innej części osiedla jednak budują i przebudowują, czyli no, część osiedla i na miejsca parkingu tak dalej. To jest dla mnie ważna informacja, bo staram się cały czas właśnie, żeby pan się rad zwrócił uwagę, że po stronie drugiej, prawda, ulicy, jest tu też dużo rzeczy do zrobienia, natomiast pan się rano odpowiedzi, jest pan jakąś rzeczą istnienia. Dlatego właśnie... To jest sprawa, że jest już spółdzielni. To prawda, leżącej na terenie dzielnicy jest na alej, ale... Czasami jest zgodny. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby gdzieś tam zabrać głos? W takim razie przechodzimy do punktu 11. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i pana przewodniczącego.